Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć na Węgrzech, w Budapeszcie. Z oczywistych powodów na razie online. Mam nadzieję, że w moim wystąpieniu znajdziecie Państwo jakieś treści, fragmenty interesujące, nieoczywiste, pomagające uporządkować pewien wycinek wiedzy na temat literatury. Rok 2021 został w Polsce ogłoszony rokiem Stanisława Lema, zatem w rozważaniach nad odmianami fantastyki wyjdę od fantastyki naukowej i wokół niej skoncentruję całą refleksję. Skoro fantastyka naukowa, to myślę, że statek kosmiczny będzie dobrą ilustracją. Będę mówił o różnych sposobach pojmowania, przede wszystkim science fiction i fantasy, a także o różnicy między utopią, antyutopią i dystopią. Chciałbym przedstawić odmienne sposoby postrzegania wymienionych gatunków, czy też raczej odmian gatunkowych, konwencji i wskazać przyczyny istniejących różnic. No właśnie, czy science fiction, fantasy, baśń, dystopia, antyutopia to gatunki? Tego zagadnienia rozpatrywać dzisiaj nie będę. Zaznaczę jednak, że o ile baśń ma status gatunku, o tyle na przykład fantasy i fantastyka naukowa niekoniecznie, chociaż bywają nazywane gatunkami. Przyznam, że sam często nie zachowuję tu należytej ostrożności czy też precyzji wypowiedzi. Poprzestańmy na przypomnieniu, że pojęcie gatunku oraz nazwy gatunków są podstawowe dla klasyfikacji tekstów, nie tylko literackich, ale na przykład dziennikarskich czy medialnych. W wyróżnieniu gatunków towarzyszy wyróżnienie poziomu wyższego od gatunkowego. Utożsamiany on jest nie tylko z pojęciem rodzaju oraz podziałów poniżej gatunków. W tradycyjnym ujęciu gatunkiem jest na przykład powieść, natomiast określenie science fiction wskazywałoby raczej na odmianę gatunkową, no w tym przypadku powieści. Zasadnicze rozważania zacznę od stwierdzenia, że pojęcie science fiction, fantasy, baśń, ale też fantastyka odpowiadają zbliżonym odmianom literackim i trudno je rozpatrywać oddzielnie. W dyskursie potocznym, w pracach krytycznych oraz naukowych pojęcia te są używane powszechnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mimo to często bywają odmiennie rozumiane. Najwięcej nieporozumień narosło zwłaszcza wokół trzech pojęć: science fiction, fantastyka, fantasy. Różnice wynikające z odmiennego rozumienia ich znaczenia i zakresu prowadzą do przyporządkowania im podzbiorów dzieł literackich niespełniających względem siebie warunku rozłączności. Są też przyczyną braku powszechnie akceptowanych definicji interesujących nas konwencji literackich. Istotna przyczyna owych różnic wiąże się z synonimicznym stosowaniem nazw science fiction, fantastyka naukowa, speculative fiction. Istnienie trzech terminów na określenie tej samej grupy utworów nie jest w tym przypadku rzeczą obojętną. Wiąże się ono ze sposobem myślenia o science fiction, zwłaszcza zaś ze sposobem pojmowania jej związku z nauką, która, jak wynika z samej nazwy i większości definicji science fiction, ma stanowić znaczący wyróżnik tej literatury. W latach 20. Związek ów w jednoznaczny sposób określił Hugo Gernsback, twórca terminu science fiction, pisarz i redaktor czasopisma Science Wonder Stories, na łamach którego termin ten pojawił się po raz pierwszy. Zdaniem Gernsbacka na miano science fiction zasługiwały wyłącznie utwory mocno osadzone na bazie obowiązujących w świecie autora praw naukowych bądź na logicznej dedukcji tych praw zgodnej z aktualną wiedzą naukową. Gernsback oświadczył nawet, że powołuje ławę ekspertów oceniającą poprawność naukową przedłożonych redakcji czasopisma utworów. Wymogi tak pojmowanej poprawności nie stawiały natomiast pisarzom pisma amerykańskie. Poglądy Gernsbacka zdaje się podzielać w swych definicjach science fiction pewna grupa badaczy tej literatury. Przykładem Colin Wilson, określający science fiction jako próbę wyrażenia autentycznych wizji nauk przyrodniczych, czy Bernhard Olsen, dla którego science fiction była literaturą proponującą opowieści o fikcyjnym wynalazku lub odkryciu, które uznaje się za możliwe dzięki zgodności z autentyczną naukową wiedzą. Tak pojmowana
fantastyka naukowa ściśle odpowiada terminowi science fiction, który dosłownie oznacza naukową fikcję, naukową beletrystykę i pozwala na względnie łatwe określenie jej granic. Pomimo owej zalety, przywołane definicje science fiction nigdy nie zdobyły uznania. Wynikały one z postulatywnego stanowiska wobec science fiction, nie zaś z opisu obiektywnie istniejącego zjawiska literackiego. Znakomita większość utworów postrzeganych jako fantastyczno-naukowe nie tylko bowiem nie spełnia, dawniej też nie spełniała, wymogu zakładanej przez Gernsbacka naukowej poprawności i wiarygodności zawartych w nich treści, lecz wręcz neguje założenia aktualnej wiedzy naukowej. Oczywiście wątpliwa wydaje się też zasadność rozpatrywania poprawności naukowej w odniesieniu do fikcyjnego z natury rzeczy dzieła literackiego. O kwalifikowaniu danego utworu do science fiction nie decyduje zatem stopień poprawności obecnego w nim składnika naukowego. Niedostrzeganie tego faktu prowadzi w najlepszym razie do niepożądanej skrajności w pojmowaniu fantastyki naukowej poprzez nadmierne zawężenie granic tej literatury do jednej z jej odmian zwanej hard science fiction. Z kolei do odmiennej skrajności prowadzi pomijanie obecności nauki w fantastyce naukowej. Wiąże się ono na przykład z propozycją upowszechniania terminu speculative fiction. Termin ten oznacza literaturę spekulatywną i wywodzi się z często spotykanej opinii, że współczesną science fiction niewiele łączy z nauką i że elementy naukowe występują w niej raczej rzadko. Z pojęciem speculative fiction powiążemy zatem często spotykane kryterium definiowania science fiction, jakim jest hipotetyczna konstrukcja tego typu utworów. Kryterium takie ujmuje wprawdzie pewne charakterystyczne cechy współczesnej science fiction, okazuje się jednak zbyt szerokie dla pojmowania i określania tej literatury. Tym bardziej, że amerykańska speculative fiction wydaje się zakładać niczym nieograniczone wyzwolenie wyobraźni u twórcy, który, jak pisze jeden z badaczy, jeśli wyobraził sobie sapiącą bestię o 10 głowach z siatkowanymi oczami, ziejącą ogniem z nozdrzy i ubraną w trampki i kamizelkę w szkocką kratę, to stworzył speculative fiction. Dlatego też literatura science fiction może być traktowana jako literatura spekulatywna, ale tylko w pewnym ściśle określonym sensie. Nie wydaje się natomiast właściwe utożsamianie obydwu pojęć, ponieważ pomiędzy science fiction i speculative fiction nie zachodzi relacja symetryczności. Mówiąc konkretniej, każda science fiction jest speculative fiction, ale nie każda speculative fiction byłaby science fiction. Utożsamienie pojęć prowadziłoby, wskutek pominięcia składnika naukowego w science fiction, do nadmiernego rozszerzenia granic tejże. W konsekwencji tożsamość fantastyki naukowej byłaby zagrożona. Tym samym dochodzimy do wniosku, że przy określeniu science fiction nie można pomijać obecnych w niej elementów naukowych, chociaż niektórzy wymieniają odmianę soft science fiction, która byłaby przeciwieństwem hard science fiction, ale też nie można wymagać, aby elementy te były zgodne z naukową wiedzą obowiązującą w rzeczywistości pozaliterackiej. Pojawiają się zatem pytania, jak dalece w odniesieniu do science fiction można rozluźnić kryteria naukowości oraz jak w ogóle w tej literaturze przejawia się istnienie nauki. Niektóre definicje literatury science fiction odpowiadają na to pytanie w sposób, który trudno zaakceptować. Przykładem definicja science fiction zawarta w słowniku terminów literackich. Science fiction, proza fantastyczno-naukowa, w której świat przedstawiony umieszczony jest w przyszłości w stosunku do czasu napisania i oparty na wizjach oraz prognozach dotyczących przyszłego rozwoju techniki. Tak brzmi ta definicja. Podobnie pojmuje science fiction James Bailey, dla którego jest ona narracją o wymyślonym wynalazku bądź odkryciu w naukach przyrodniczych i wynikających stąd przygodach i przeżyciach. Przytoczone definicje literatury science fiction sugerują, że utwory opatrzone tym mianem muszą wiązać się z rozwojem techniki lub nauk przyrodniczych i w ogóle z rozwojem. Zaakceptowanie wynikającego stąd pojmowania science fiction oznaczałoby pominięcie dużej liczby utworów bądź przedstawiających cywilizacyjny regres, na przykład Ostatni brzeg Neville'a Shute'a, Poczwarki Johna Van Damme'a,
bądź bazujących na naukach nieprzyrodniczych, np. psychologii, socjologii, lingwistyce. Konieczność rozszerzenia zbyt sztywnych ram pojęcia nauka w odniesieniu do science fiction wydaje się więc nie ulegać wątpliwości. Sposób najcelniejszy spośród definicji science fiction czyni to chyba definicja Kingsleya Amisa. Według Amisa science fiction mówi o sytuacji, która nie mogłaby się wydarzyć w świecie, jaki znamy, lecz która jest hipotetyczna na bazie pewnych innowacji w nauce i technice lub pseudonauce czy pseudotechnice pochodzenia ludzkiego albo pozaziemskiego. Definicją Amisa objąć można niemal całość literatury science fiction, a to dzięki pojęciu pseudonauka, pseudotechnika. W odniesieniu do realnie istniejącej rzeczywistości pojęcie to stanowi poszerzenie pojmowania nauki o istniejące obecnie paranauki. Tym samym w obręb science fiction słusznie wpisane zostają utwory opierające swą fabułę o istnienie takich zjawisk jak telepatia, teleportacja, telekineza i tym podobne. Motywy z nimi związane są, jak wiemy, w science fiction bardzo popularne. Sformułowanie pseudonauka, pseudotechnika sugeruje jeszcze coś więcej. Obejmuje bowiem każdą wymyśloną przez autora i zaprezentowaną w świecie przedstawionym utworu science fiction naukę. Tak szerokie pojmowanie nauki w odniesieniu do fantastyki naukowej nie ma charakteru postulatywnego, lecz wynika z rzeczywistych cech utworów powszechnie zaliczanych do science fiction. Fundacja Asimowa nauką tą jest psychohistoria międzygwiezdnej podróży Alfreda Vogta, neksjalizm, czyli wszystkoizm stosowany, w bitwie Roberta Szekleja do rangi nauki podniesiona jest teologia. Naturalnie w świecie przedstawionym utworów nawet wymyślona nauka, dyscyplina naukowa, rzadko bywa dokładnie opisana lub nazwana. Cechująca science fiction naukowość ogranicza się najczęściej do udziału w kreowaniu fikcyjnej rzeczywistości, czynnika naukowej, pseudonaukowej ekstrapolacji lub oparcia na związku z nią mechanizmu motywacyjnego funkcjonującego w dziele. Stąd też rozpoznanie owego czynnika w dużym stopniu zależy od językowej kompetencji odbiorcy i jego znajomości świata doświadczalnego w rzeczywistości pozaliterackiej. Rzeczywiste prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń funkcjonujących w utworze science fiction jako naukowe nie ma przy tym dla określenia konwencji żadnego znaczenia. Tak bardzo znaczące, ale konieczne w odniesieniu do literatury science fiction rozszerzenie kryterium naukowości sprawia, że nawet naukowy składnik tej literatury staje się źródłem fikcji odmiennej od tej, która obecna jest w gatunkach określonych mianem realistycznym. Tym samym zrozumiałe staje się uznanie literatury science fiction za odmianę szeroko pojętej fantastyki, rozumianej jako typ twórczości literackiej w sposób swoisty budujący świat przedstawiony. Składają się nań elementy, które nie odpowiadają przyjętym w danej kulturze kryteriom rzeczywistości. Zrozumiałe staje się też zaakceptowanie polskiego terminu fantastyka naukowa. Odwołanie się przy określeniu literatury science fiction do pojęcia fantastyka wymaga jednak jego doprecyzowania, ponieważ w wąskim znaczeniu, mianem tym, jest określana odrębna od science fiction odmiana literatury. Mam tu na myśli przede wszystkim określenie fantastyki znane za sprawą szkicu Rogera Kalua od baśni do science fiction. Podstawą tej odrębności jest charakterystyczne dla wąsko pojmowanej fantastyki założenie zaistnienia w świecie przedstawionym utworów elementów, które posiadają w stosunku do tego świata charakter nadprzyrodzony. Pojawiają się w fantastyce zatem siły nieokreślone, demoniczne, burzące ustalony porządek rzeczy. Następuje rozdarcie w racjonalnej tkance zdarzeń. To będzie dobra ilustracja. Ewentualnie to. Do świata przedstawionego utworów fantastycznych wkracza element niezwykły, którego możliwość pojawienia się w tym świecie była całkowicie wykluczona. Tym samym w fantastyce przełamane zostają prawa obowiązujące w rzeczywistości przedstawionej. Tak rozumianą fantastykę identyfikujemy głównie z fantastyką grozy. Stąd
owa wiedźma, ewentualnie zombie. Cechą podstawową science fiction jest natomiast nienaruszalność praw obowiązujących w świecie przedstawionym. Tych utworów, które należą do tej literatury. Wszelkie elementy treściowe fantastyki naukowej zachowują bowiem ontologiczną przynależność do świata przedstawionego, który cechuje najczęściej zwyczajność. Podkreślona jest ona zachowaniem postaci literackich, pozycją narratora, neologizmami science fiction i wszelkimi innymi zabiegami dążącymi do upowszechnienia świata przedstawionego. W utworze science fiction ustalone zostają prawa, które nie mogą zostać złamane. Jeżeli więc w jego świecie przedstawionym pojawi się element niezwykły, budzący zdumienie niektórych postaci, tekst utworu science fiction musi go odpowiednio uprawdopodobnić, tejże wykazać jego zgodność z prawami, które legły u podstaw konstrukcji świata przedstawionego, tak, aby obecność tego elementu nie anulowała, nie zdominowała wyznaczników science fiction. Wymienione cechy science fiction bardzo wyraźnie odróżniają tę literaturę od fantastyki pojmowanej jako gatunek literacki lub jako odmiana gatunkowa. Dlatego część badaczy science fiction, odwołując się do pojęcia imaginacji, sytuowała jakiś czas temu science fiction w szerszym obszarze prozy określanej mianem literatury imaginacyjnej. Upowszechnienie się pojęcia imaginacja w miejsce szeroko pojmowanego terminu fantastyka burzyłoby tradycję ponadgatunkowego podziału literatury na realistyczną i fantastyczną, a i tak nie rozwiązywałoby problemu wieloznaczności omawianych pojęć w refleksji badawczej. Można bowiem pojmować fantastykę za Andrzejem Zgorzelskim jako określony zabieg literacki i jednocześnie czynnik zmian genologicznych. Uwagę zwraca przede wszystkim przekonanie, iż fantastyka pojawić się może w różnych gatunkach literackich jako czynnik zmian gatunkowych. Występuje ona tam, gdzie następuje przełamanie ustalonych wcześniej w tekście praw świata przedstawionego, przy czym o zespole tych praw decyduje wyłącznie sam tekst. Tym samym pojęcie fantastyka należy odróżnić od pojęcia fantastyczność, które zarezerwowane byłoby dla nadania znaczeń w trakcie tworzenia lub odbioru utworu. Tak pojęta fantastyka, chociaż nie stanowi odrębnego gatunku literackiego, jest również obca utworom science fiction, które, jak wcześniej wspomniano, cechuje jednopłaszczyznowość i dążenie do upowszechnienia fikcyjnej rzeczywistości. Należy zauważyć, że istnieje dość duża liczba utworów, które posługują się zabiegiem fantastyki, zaskoczeniem, przeżyciem niezwykłości, tajemnicą, które włączają jednocześnie swoją tematykę, motyw nauki, postać naukowca, motyw naukowego wynalazku i umieszczają akcję w bliżej nieokreślonej przyszłości. Niektóre z tych utworów, na przykład Niewidzialny Człowiek i Wehikuł Czasu Wellsa, są zaliczane do kanonu literatury science fiction. I nie jest to, znaczy jest to w pełni zgodne z propozycją Zgorzelskiego oraz z naszym pojmowaniem gatunków i odmian gatunkowych, nie tylko literackich, jako zmieniających się w czasie. Konsekwencją przyjęcia punktu widzenia badacza byłoby zwrócenie uwagi na obecny w przywołanych powieściach zabieg fantastyki oraz uznanie ich za utwory poprzedzające dojrzałą science fiction i przygotowujące czytelnika do jej odbioru. Naturalnie pojęciem science fiction można objąć również te utwory, które wprawdzie korzystają z zabiegu fantastyki, ale czynią to w stopniu nieprzesądzającym o ich kształcie genologicznym. Znaczenie ma zakres, udział elementu fantastycznego w świecie przedstawionym utworu. Nie uznamy przecież lalki Bolesława Prusa za powieść fantastyczną, chociaż element fantastyki jest w niej obecny. Funkcjonowanie pojęcia fantastyka w trzech różnych znaczeniach na określenie typu twórczości, gatunku literatury i zabiegu literackiego oraz odmienność gatunków określanych mianem fantastycznych, to czynniki zwracające uwagę na oryginalną propozycję Zgorzelskiego większego zróżnicowania ponadgatunkowego literatury w miejsce tradycyjnego podziału na twórczość realistyczną i fantastyczną. Zaproponowany podział opiera się na możliwych relacjach pomiędzy znanym porządkiem,
języka i świata i porządkiem poznawanym tekstu i świata przedstawionego. Pozwalają one na wyróżnienie literatury mimetycznej, która udaje, że świat przedstawiony jest kopią rzeczywistego, oraz kilku typów literatury niemimetycznej, zakładającej alegoryczny lub metaforyczny przekład porządku fikcji na stosunki panujące w świecie doświadczalnym, byłaby to literatura paramimetyczna, następnie korektę wiedzy odbiorcy dotyczącej tego świata, byłaby to literatura antymimetyczna, oraz konfrontację porządku empirycznego z innymi przez sygnalizowanie wewnątrz tekstu praw tych różnych porządków. Byłaby to literatura fantastyczna. Science fiction należałaby do czwartego typu literatury niemimetycznej, wyróżnionej przez Zgorzelskiego, nazwanej literaturą egzomimetyczną, która w odróżnieniu od poprzednich nie sugeruje zestawienia rzeczywistości fikcyjnej i empirycznej. Zakładając językową kompetencję odbiorcy, określającą jego wiedzę o porządku empirii, literatura egzomimetyczna presuponuje bowiem spekulatywne rozważania nad innymi modelami rzeczywistości, rezygnując przy tym z zabiegu fantastyki wewnątrz tekstu utworu. Ta propozycja Zgorzelskiego nigdy się nie przyjęła, znana jest głównie literaturoznawcom, ale warto pamiętać o jej istnieniu. Prezentacja alternatywnych modeli rzeczywistości właściwa jest również literaturze fantasy, odmiennej od science fiction odmianie literatury fantastycznej, bądź też niemimetycznej, bądź też egzomimetycznej, często błędnie jednak z nią utożsamianej. Smok, przyjaciel dziewczynki, będzie ilustracją fantazy. Literaturę fantazy, zwaną czasem baśnią literacką lub baśnią współczesną, można określić jako opowieści o czarownikach i bohaterach, smokach i karłach. Jest to baśniowa literatura dla dorosłych czytelników, ale nie w sensie technologicznej baśni, lecz wyrażająca atawistyczny wręcz regres do form i sposobów myślenia charakterystycznych dla światopoglądu, rzekomo już przezwyciężonego przez kulturę XX czy XXI wieku. Przedstawiony sposób pojmowania fantasy wydaje się trafnie ujmować pewne cechy tych utworów, które są uważane powszechnie za klasyczne przykłady tej literatury. Mowa oczywiście o trylogii Ronalda Tolkiena, Władca Pierścieni, cyklu powieściowym Okonanie, Howarda czy Czarnoksiężniku z archipelagu Urszuli Le Guin. Dla rozważań nad literaturą science fiction istotne jest wskazanie cech różniących fantasy zarówno od science fiction, jak i od baśni. Elementy różniące fantasy od baśni zbliżają bowiem tę literaturę do science fiction. Od baśni odróżnia literaturę fantasy zerwanie ze skonwencjonalizowaną budową baśniowego świata przedstawionego. Świat fantasy nie jest bowiem światem zdeterminowanym moralnie, czyli charakteryzującym się szczęśliwym zakończeniem. Jego bohaterowie, przeciwnie niż w baśni, podlegają również czynnikom losowym. Magia i czarodziejski miecz okazują się być często niewystarczające do pokonania niebezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o baśni, to być może rozpoznacie Państwo Królowa Śniegu albo Królowa Lodu. Nader często też fantasy pozbawione jest dydaktyzmu, przy czym postępowanie bohaterów tej literatury budzi wątpliwości co do pozytywnej oceny ich postawy moralnej. Charakterystyczną cechą literatury fantasy jest również częste podporządkowanie fabuły w obrębie utworu określonemu czasowi i miejscu i tym samym jej uhistorycznienie, podczas gdy baśń wyłączona jest z konkretnej czasoprzestrzeni. Fabuła fantasy jest ponadto rozbudowana w porównaniu z uproszczoną zazwyczaj fabułą czy obrazem świata przedstawionego baśń. Należy także przypomnieć, że mimo wszystko baśń utożsamiamy z literaturą dla dzieci. Mówię mimo wszystko, bo baśnie powstały przecież jako opowieści dla dorosłych, a pierwsze drukowane baśnie były postrzegane jako lektura niewłaściwa dla dzieci i cenzurowane, przerabiane.
Przedstawione cechy fantasy, zwłaszcza rozbudowanie świata przedstawionego i jego wpisanie w określony czas, oddalają tę literaturę od literatury baśniowej, sugerując jej podobieństwo do science fiction. Znacznie bardziej istotne są jednak różnice między fantasy a fantastyką naukową. Świat fantasy, bez względu na to, gdzie został umieszczony, w przeszłości czy świecie równoległym, jest, podobnie jak świat baśni, zamkniętym uniwersum rządzącym się własnymi prawami, w którym istnienie magii, duchów, tajemnych sił jest czymś zupełnie naturalnym. W świecie fantasy nie ma więc miejsca na cudowność, jako że rzeczywistość przedstawiona w sposób oczywisty pozostaje cudowna. Wyraźnie również odróżnia tak pojmowaną fantasy od literatury science fiction nieobecność w utworach fantasy elementów naukowych. Fikcyjna rzeczywistość tej odmiany fantastyki, czerpiąc motywy z podań ludowych, sag bohaterskich, mitów i legend, ukazuje bowiem światy, w których nauka jeszcze nie powstała i których społeczeństwa reprezentują niski szczebel rozwoju technologicznego. Dlatego za niewłaściwe należy uznać pojmowanie fantasy jako formuły stylistycznej jednego z podgatunków szeroko rozumianej science fiction, wykorzystującej oprócz typowo technologicznych rekwizytów science fiction fantomatykę rodem z baśni, to jest magię, gryfy, centaury i tym podobne. Traktowanie literatury fantasy jako odmiany science fiction wiązać należy z istnieniem wzajemnych wpływów między konwencjami literackimi, zwłaszcza zaś z istnieniem wielu utworów, w których następuje połączenie elementów fantasy z elementami charakterystycznymi dla science fiction lub fantastyki. Potrzeba określenia takich właśnie utworów nie powinna jednak prowadzić do nadmiernego poszerzenia granic fantastyki naukowej. Może ona natomiast skłaniać do przyjęcia szerszej formuły fantasy. W najszerszym ujęciu fantasy jawi się jako odmiana literatury manifestująca wolną grę wyobraźni, nieskrępowanie konwencjami czy kanonami jednej konwencji, swobodnie mieszająca baśniową cudowność z przypadkowością codziennych sytuacji egzystencjalnych. Swoboda ta widoczna jest zwłaszcza w konstrukcji świata przedstawionego, w którym spotykają się motywy przejęte z wielu gatunków i odmian literackich, zarówno fantastycznych, jak i niefantastycznych. W sumie czary i technika idą w parze, a naukowa empiria wspomagana jest działaniami magicznymi. W tak rozumianej fantasy wyróżniono wiele pododmian, w tym science fantasy, fantazję naukową, charakteryzującą się występowaniem w niej typu motywacji zbliżonego do pseudonaukowych uzasadnień fantastyki naukowej. Fantasy unaukowiona sytuowałaby się więc na pograniczu baśni i science fiction. I tutaj mamy takiego anioła, kobieta anioł nad miastem. Obraz był opisany jako anioł miasta. Czyli mamy i technikę, i współczesny świat, i element, no nie science fiction jednak. Takie właśnie, czyli szersze pojmowanie fantasy, od dawna funkcjonujące w krajach anglosaskich, wypiera jej węższe rozumienie, które w Polsce wynikało z dwóch powodów. Pierwszym było postrzeganie fantasy przez pryzmat publikowanych w naszym kraju tłumaczeń tych utworów, które no, były klasyką, które potraktowano jako wzorzec konwencji, a które świetnie pasowały do formuły współczesnej czy literackiej baśni. Mowa właśnie o wymienionych wcześniej powieściach Czarnoksiężnik z archipelagu, trylogii Tolkiena czy cyklu o Konanie. Drugi powód miał i nadal ma swoje źródło w języku, zarazem w tradycji funkcjonowania w Polsce omawianych tu pojęć. Zwróćmy uwagę, że już w szkole podstawowej uczymy się, by nie mylić fikcji z fantastyką oraz że fantastyka to nie to samo co fantasy i nie to samo co horror. Z kolei baśń to nie to samo co fantasy. Myślę, że gdy mówimy o fantasy, warto pamiętać o węższym i szerszym pojmowaniu tej literatury. Jej miłośnicy znają zapewne nazwy licznych pododmian szeroko pojmowanej fantasy, wymienione zresztą w Wikipedii zapewne za
opracowaniem Grzegorza Trębickiego. Powróćmy jeszcze na moment do science fiction. Ostatecznie możemy określić ją zatem jako odmianę szeroko pojętej fantastyki lub literatury imaginacyjnej, lub literatury niemimetycznej, lub literatury egzomimetycznej, odmianę, w której obraz prezentowanej rzeczywistości tworzony jest poprzez naukowe, pseudonaukowe prognozowanie i analogie, niekiedy ograniczające się do oparcia jedynie na związku z nim mechanizmu motywacyjnego funkcjonującego w utworze. Cecha ta stanowi podstawowy wyznacznik literatury science fiction, odróżniający ją od baśni oraz znacznej części fantasy. Miano science fiction nadawane może być przy tym w sposób niebudzący wątpliwości tylko tym utworom, które cechuje w odróżnieniu od science fantasy jednolity porządek motywacyjny i w których nie zostaną zanegowane prawa rządzące rzeczywistością przedstawioną. Owa rezygnacja z zabiegu fantastyki wewnątrz samego utworu pozwala też odróżniać science fiction od wąsko pojmowanej literatury fantastycznej. Stopień odczucia fantastyczności danego tekstu pozostaje natomiast związany bardziej z predyspozycjami odbiorców niż z cechami określonej konwencji. Z tak pojmowaną literaturą science fiction, ale nie tylko z nią, ściśle wiążą się trzy współczesne, bardzo popularne odmiany, konwencje, również nazywane gatunkami, mianowicie utopia, dystopia i antyutopia, zaliczane do szeroko pojmowanej fantastyki socjologicznej czy też społecznej. Tutaj zaznaczę, że moim zdaniem obie nazwy, fantastyka społeczna, fantastyka socjologiczna, można stosować wymiennie. Z dystansem patrzę na spory dotyczące przymiotników socjologiczny, społeczny. Pamiętajmy, że socjologia zajmuje się funkcjonowaniem grup społecznych. Mamy też tradycję wyróżniania na przykład powieści psychologicznej, zatem określenie fantastyka socjologiczna nie wydaje mi się nadużyciem. Głębszego namysłu wymaga natomiast kwestia różnic w pojmowaniu oraz w stosowaniu nazw wymienionych odmian fantastyki społecznej. Termin utopia, pochodzący od tytułu eseju Tomasza Morusa, Utopia z 1516 roku, jest w odniesieniu do obrazów społeczeństw zazwyczaj utożsamiany z wizją społeczności idealnych, szczęśliwych, dobrze funkcjonujących. Nie jest on jednak jednoznaczny, ponieważ możemy go wywodzić zarówno z greckiego eu, topia, czyli dobre miejsce, jak i ou, topos, czyli miejsce nieistniejące, nie miejsce. Możemy tłumaczyć wówczas utopię jako miejsce, którego nie ma. Niektórzy badacze zauważają, że w języku angielskim te słowa z cząstką eu oraz ou wymawia się identycznie, co utrudnia dotarcie do intencji, z jaką Morus posłużył się wyrazem utopia. Niezależnie od tego, czy dwuznaczność słowa była przez Morusa zamierzona, stała się ona źródłem nieporozumień terminologicznych, które obejmują wyrazy pokrewne do słowa utopia oraz przekładają się na sposób myślenia o licznym podzbiorze utworów ściśle związanych z różnie pojmowanymi utopiami. Po pierwsze, odnotujmy tu praktykę określania utopii mianem pozytywnej i negatywnej, które znajduje uzasadnienie tylko wówczas, gdy będziemy pojmować utopię jako wizję miejsca społeczeństwa nieistniejącego. Utopie pozytywne nazwalibyśmy eutopiami, natomiast negatywne moglibyśmy podzielić na antyutopię i dystopię. Jednak w przypadku utożsamienia utopii z obrazem idealnej społeczności, wyróżnienie eutopii lub utopii pozytywnych i negatywnych prowadzi nas do pleonazmu albo do nieuzasadnionego oksymoronu. Bardziej skomplikowana pozostaje kwestia rozumienia i rozróżnienia terminów dystopia i antyutopia. W polskiej refleksji nad literaturą pojęcia te pojawiły się w kolejności odmiennej niż na Zachodzie. Zapewne stąd wyraźniejsza stała się też tendencja do ich rozróżniania. Pierwsze poświadczone w literaturze użycie pojęcia dystopii jest związane z opublikowanym w 1747 roku panegirykiem na cześć hrabiego Chesterfielda z Irlandii zatytułowanym Utopia or Apollo's Golden Days. Tekst jest dostępny w internecie, w którym przeciwstawiona została eutopia,
rozumiana jako szczęśliwy lub błogosławiony kraj, dystopii rozumianej jako kraj nieszczęśliwy. W tym kontekście zrozumiałe staje się uznanie dystopii za opozycyjną wobec eutopii odmianę literackich utopii, pojmowanych jako przedstawiających miejsce nigdzie. Z kolei pierwsze notowane użycie pojęcia antyutopii w literaturoznawstwie przypada na wiek XX i nierozerwalnie wiąże się z zawężeniem terminu utopia poprzez odniesienie go do dzieł przedstawiających wizję szczęśliwej społeczności. Z czasem ugruntowało się, widoczne w polskiej refleksji badawczej, swoiste pojmowanie antyutopii jako utworu krytycznego, parodystycznego, nawiązującego do nieudanych projektów utopijnych czy też eutopijnych, które zmieniły się w swe przeciwieństwo. Według Antoniego Smuszkiewicza antyutopia jest polemiką z utopijnym wyobrażeniem o świecie doskonałym. Jest często ostrą, satyryczną repliką na propozycje zawarte w utopii, podczas gdy dystopia swoje czarne wizje przyszłości wywodzi bezpośrednio z rzeczywistości. Nie nawiązuje do utopii, nie przeciwstawia swoich wizji jej obrazom, ale sytuuje się obok niej. Przykładem utworu utopijnego byliby Ludzie jak bogowie Wellesa, zaś Nowy wspaniały świat Huxleya można traktować jako antyutopię i zarazem polemikę z wizją Wellesa. Z kolei dystopią, bądź jak kto woli utopią negatywną, byłaby powieść Antoniego Słonimskiego Dwa końce świata i oczywiście cała masa współczesnych powieści i filmów, seriali ukazujących wizję społeczeństw postapokaliptycznych. Z nowszych wymieńmy tu powieść i film Droga, czy popularne filmy Jestem legendą lub Księga ocalenia. Chociaż Jestem legendą może być oczywiście zarazem też w pełni uznany za fantastykę, fantastykę grozy. Niezależnie od wyboru przez nas określonej terminologii oraz propozycji podziału w obrębie literackich utopii, każdej refleksji nad twórczością pozostającą w kręgu interesujących nas pojęć powinna towarzyszyć myśl, że ma ona szczególnie wyraźny charakter dialogiczny i krytyczny względem określonych koncepcji, projektów życia społecznego. Podkreślmy, że perspektywa postaci świata przedstawionego nie musi być zgodna z perspektywą narratora, ta zaś z perspektywą podmiotu utworu. Z kolei perspektywy wymienionych wewnątrztekstowych instancji nadawczych nie muszą zgadzać się z odczuciami konkretnego czytelnika. Jakby tego było mało, perspektywa czytelników może się zmieniać w zależności od zmian zachodzących w ich rzeczywistości społeczno-politycznej. Stąd ten sam utwór może być całkiem słusznie uznawany za utopię lub antyutopię lub nawet dystopię. Najlepszym chyba przykładem będzie tu Powrót z gwiazd Stanisława Lema. Szanowni Państwo, pora na krótkie podsumowanie, a właściwie na wnioski. Bądźmy świadomi istnienia różnych ujęć w refleksji nad odmianami szeroko pojętej fantastyki. Nie są one zjawiskiem negatywnym i według mnie nie powinny skłaniać do przyjęcia jednego obowiązującego sposobu myślenia o science fiction, fantasy i baśni. Szanujmy pojęcia związane z ojczystym językiem, pamiętając o tym, że gdy posługujemy się innym językiem lub korzystamy z tłumaczeń opracowań badawczych, powinniśmy uwzględnić odmienną perspektywę badawczą i możliwe nieporozumienia w komunikowaniu się. Pamiętajmy też o zjawisku synkretyzmu, zjawisku hybrydyzacji gatunków, nie tylko literackich, i nie bądźmy pochopni, jak zwykł przestrzegać drzewiec, pochopni w dążeniu do jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej utworów. Z kolei w przypadku fantastyki społecznej nie spierajmy się o to, czy dany utwór jest utopią, antyutopią czy dystopią, lecz raczej rozważmy, czym staje się, gdy odczytywać go na różnych poziomach komunikacji literackiej lub z różnych perspektyw, nie tylko badawczych, lecz także wynikających z różnych wartości i norm. Dziękując za razem spędzony czas, zachęcam do poznawania fantastyki. Wszak znajdziemy w niej szereg utworów umiejętnie łączących atrakcyjną fabułę z głębszą refleksją nad człowiekiem i otaczającą nas rzeczywistością.
Przykładem fantastyka społeczna, która jest nośnikiem treści uniwersalnych, symbolicznych, parabolicznych i bywa podatna na twórczą zdradę. Bo przecież Słonimskiego, Huxleya, Orwella, Lema czy Zajdla niestety możemy czytać także jako utwory mówiące o zjawiskach, zagrożeniach obserwowanych wokół nas w XXI wieku. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i pozdrawiam z przedwiosennej już Polski.